Siemano, w nowym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy znowu na postępowym, czyli drugi odcinek z rzędu. Ja coraz więcej mam przygotowanej nowej serii na kanał z Farminga 22, bo dzisiaj nad tym dosyć sporo siedziałem. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. A taki mały efekt mogliście zobaczyć na mojej społeczności na YouTubie, także tam też możecie wbić. Trzecie lajka, trzecie suba standardowo i zapraszam jeszcze tak szybko na Instagrama, bo tam są dwa konkursy, czyli dwa ostatnie zdjęcia. Dzisiaj robimy testy ciągników. Robimy test John Deere'a i tak naprawdę chyba ostatni. Ostatni chyba. Napiszcie ogólnie hashtag test. To wam szybte serduszko. Z serduszkami też jestem na bieżąco. A dlaczego mówię, że ostatni test robimy tego oto ciągnika? Dzisiaj przetestujemy to z ponad 100 ton buraków będzie. Tylko pytanie, zobaczymy, jak one sobie poradzą. John Deere może sobie da radę. To, co wam mówiłem w poprzednim odcinku, żebyście mi napisali, to sporo osób napisało, żeby faktycznie zrobić taki teścik. Dlatego dla mnie to jest bezproblemowo. Jeszcze pojadę wam na pole, pokażę mniej więcej, ile tych buraków jest, bo tego jeszcze ta firma, czyli kampania tak zwana, nie zabierała, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I dzisiaj, widzowie, znowu nie ma live'a. Planuję zrobić tego live'a jutro, już na społeczności wam napisałem, żeby skończyć to gospodarstwo, dobrać maszyny i razem podjąć decyzję, czy mamy mieć na start jakieś zwierzęta, czy nie, na tej nowej serii i jak to fabularnie rozegrać. Także jutro, jeżeli będzie live, to dziś od godziny 16:30 do 19:30. Dłużej nie będzie na 100%. Dobra, ja jadę teraz w to miejsce, bo też poza odcinkami, mimo że, widzowie, live'ów nie ma, to ja sobie coś tam leciutko pogrywam. Naprawdę leciutko, ale coś sobie pogrywam, bo jakoś, to nie wiem, nie ma live'ów, to jakoś chce się aż grać. A nie, z tego, że nie miałem za bardzo czasu, żeby odpalić się, nie wiem, na te 2 godziny, tylko jak sobie gram, to coś sobie oglądam też w tle na drugim monitorze i to tak ten czas leci tak naprawdę. A na live, wiadomo, takich możliwości za bardzo nie mamy. Tutaj się przerwie, tu 15 minut się pogra, tu się coś pomoże, tu się to coś porobi, jest wiosna i coraz więcej jest tej roboty na dworze. Dlatego, jak widzicie, styrta buraków, pole wykopane w całości, jest tutaj bodajże nie wiem ile ton, nie chcę was skłamać, także wam nie będę gadał głupot. A ten ciągnik, patrzcie, jak on ładnie wygląda w słońcu. Pytanie, czy też będzie tak ładnie wyglądał, jak będzie miał dzisiaj niemałe problemy z ciągnięciem ponad 100 ton. Bo zrobienie równych 100 ton byłoby moim zdaniem za proste, przynajmniej dla John Deere'a. Jeżeli on sobie radził na spokojnie, jak było chociaż 60 ton, na pewno testem będzie dosyć fajnym ta górka, która jest, żeby przyjechać te buraki to miejsce wytransportować. Logiczne będzie, że pierwszy test zrobimy ciągnikowi słabszemu, czyli tak, John Deere'owi. Tak, dobrze wpadliście na ten pomysł, John Deere'owi zrobimy test jako pierwszy. No oczywiście żartuję, bo jak wiecie, John Deere 350 koni, tu tych koni jest, to jest wersja wzmacniana, ona ma, nie wiem czy ona nie ma 220, albo te podstawki chyba tych ciągników miały 190, a tu nie wiem, czy to nie jest jakaś wersja jeszcze bardziej turbo, czyli ona ma 210 albo 220. Jak dojadę na pole, to wam pokażę, żeby też wam za bardzo głupot nie opowiadać tak naprawdę, ile to ma koni, bo tutaj w tych, albo w tych ciągnikach, albo w tym podobnym, co wychodził do 19 też swojego czasu, były właśnie dostępne takie wartości. To ja nie wiem, czy to jest ten, czy to jest tak naprawdę ten, co nie ma tej konfiguracji, jeżeli chodzi o tą moc. No teraz możemy trochę luźnych odcinków porobić, bo tutaj też powiem wam, że wszystko mamy przygotowane, wszystko mamy zasiane, wszystko mamy ogarnięte pod wiosnę, tylko i wyłącznie czekać. Kartofle wykopane, buraki jeszcze ta kampania zabierze i możemy czekać na śnieg, zima, jakieś drifty, jakieś zabawy. Jeszcze tą późną jesienią chcę ogarnąć to szukanie skarbu, żeby już mieć to też z głowy. Albo go znajdziemy, albo nie znajdziemy, to jest też taka, wiecie, sprawa, że albo będzie, albo nie będzie. No i ta kampania i chyba zima, czyli zostało nam może 3 odcinki przed zimą jeszcze, oprócz tego, bo nie wiem, ile nam odcinków wyjdzie z tego tak naprawdę, chociaż to szukanie skarbu można też zimą zrobić, tak naprawdę to nie będzie jakimś tam większym problemem, będzie większa przejrzystość wtedy w lesie, bo nie będzie już, chociaż w sumie teraz jeszcze te liście gdzieś tam się utrzymują na drzewach, jak sami widzicie,
Tam już ten mój wielki pociąg stoi, bo ja już te dwie przyczepy sobie widzowie wypożyczyłem. Także zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Pięknie, cudownie. Ile on ten mi wykopał już tych buraków? Tutaj widzę, że już mi jak jest. Jeden. Dobrze jest to wykopane. Tak jak wam wcześniej pokazywałem, ten jeden przejazd to dosyć sporo nam tutaj robi roboty. A ja już wam, moi drodzy widzowie, pokazuję, ile ten ciągnik ma mocy ustaw. 225 koni. Tak jak wam mówiłem, że tutaj 220, czyli was nie okłamałem. Mamy DB20 Premium, DB20 Premium, DB20 Premium, DB20 Premium. Także taki oto zestawik i ten zestawik aktualnie ma 87 tysięcy litrów. Na takie proste matematykę chłopsko to bym wam wytłumaczył, że 87 ton możemy sobie tutaj podawać. Jak to wyładujemy, będzie tego znacząco więcej. I tu nam zostanie jeszcze bodajże, no tak w tą i z powrotem, jeszcze żeby z powrotem wrócić w tamtą stronę. Z tego co widzę, i ropę też możemy zaraz odstawiać. Także myślę, że to co wyładujemy na przyczepę, to i tak nam się chyba nie zmieści. Będzie trzeba jeszcze raz tutaj przyjeżdżać. Więcej przyczep nie zaplanowałem na ten odcinek, bo nie sądzę, że on 200 ton byłby w stanie w ogóle ruszyć z miejsca, co mówić, żeby gdzieś tam jechać jeszcze pod te górki. Także nawet tego nie próbowaliśmy robić. Czy tu jest 100%? Tak, tu jest 100%. Tak, i tu jest 100%. Tak. A tutaj? Ile tutaj jest w ogóle pojemności? Aha, 38 tysięcy, a tu jest 29 tysięcy pojemności, czyli jeden taki zbiornik. To jest więcej niż przyczepa. Tak. Ogólnie to coś mi się tutaj nie zgadza, no nie? Ale spoko. Ile tutaj weszło? 68%. To jest cała przyczepa moja. Także widzicie sami, że tutaj troszeczkę tego towaru można sobie przewozić w tym zbiorniku z tego kombajnu. Ja sobie jeszcze go może napełnię do końca przed tym ostatecznym takim testem tego wszystkiego. No już tutaj trzeba podnosić. Dziwnie się bardzo skręca mi jakoś dzisiaj. I nie wiem czemu. Tu też jest tak dojechane. W jednym miejscu jest dojechane, w drugim miejscu nie jest dojechane. Tak trochę dziwnie jest to zrobione. Także w sumie dwa odcinki skopania buraków. No ciekawi mnie to. Możemy jeszcze piątą przyczepę tak naprawdę wynająć, żeby mieć jeszcze lepszy efekt. Zobaczymy, ile jest teraz, tak w skrócie mówiąc, procent zaraz. Tylko sobie to mniej więcej chcę zrównać po tym pracowniku, bo ten pracownik, no to sami widzicie, że oni tutaj czasami kitę lubią odwalić. No John Deere, 350 koni. Kontra 100 ton. W prawdziwym życiu 90% daje, że nie dałoby to rady. A i już wiem, widzowie, po ostatnim odcinku, bo też mi napisaliście w komentarzach, ile kosztuje taka ropa. Tak jak wam mówiłem, że raczej to nie jest tańsze niż milion, to widzowie, to kosztuje 500 tysięcy euro taka ropa. Euro jest po jakieś 4,50, czyli koszt jest ponad 2 miliony złotych na polskie, żeby taką ropę mieć u siebie na gospodarstwie. Dlatego wam też i mówiłem, że to raczej nie są tanie rzeczy. Jeżeli ktoś coś takiego ma, no to już albo ma pieniądze, albo ma nabrane kredytów, albo ma bardzo dużą gospodarkę, gdzie sobie po prostu wziął w to w kredyt i liczy na dosyć duże zyski i robi na usługach. Także no raczej biedne osoby, taki typowy Polaczek, cebulaczek, raczej nie ma takiego kombajnu jak właśnie taka ropa, tylko tam może jakimś Neptunem robi albo coś w tym stylu, a ludzie co mają, wiesz, pewnie po 100 hektarów buraków na przykład, albo 60-70 hektarów buraków, no to raczej Neptunami się nie bawią, czy nawet 50 hektarów buraków, tylko kupują sobie już taką ropę, może nie aż taką wielką jak ta, ale na pewno nie bawią się jakimiś takimi małymi, przestarzałymi maszynkami, też jestem tego pewny. No bo wiecie, też 2 miliony, no to nie jest tak, kurde, no wyobraź sobie, że nie wiem, że chcesz sobie to kupić, no to też sobie pomyśl w głowie tak logicznie, drogi widzu, skąd, nie wiem, wytrzaśniesz 2 miliony w tym momencie? No chyba, że jesteś nie wiadomo jak bogaty. No to wtedy to rozumiem. Dobra, jadymy. Tu jeszcze jeden raz tego i tak nie wezmę. Ale zaraz robimy testa, widzowie. Chyba nie wiem, czy... Jeżeli
John Deere pójdzie z tymi przyczepami, to od razu wam mówię, że bierzemy trzecią. Akurat będę miał przygotowany cały ten, to akurat załadujemy ją do pełna. Jeżeli John Deere nie da sobie rady z czterema, no to odepniemy jedną i zobaczymy, czy sobie da radę z trzema. Będziemy po prostu sprawdzać możliwości tego ciągnika. Ursus, zaraz też sprawdzimy, jak to wszystko wygląda, bo tu już widzę, że mamy dosyć sporo tego, nawet o widać na pace, że jest już to praktycznie przepełnione. Także zaraz powinno, o właśnie, nam się wyłączyć. Dobra, na razie sobie to zostawimy tutaj. Ok. I teraz pasowałoby się szybkim tempem przebiec, odpiąć John Deere'a. Tutaj jeszcze tych buraków będzie bardzo prawdopodobne, że jeszcze jeden zbiornik w właśnie naszym kombajnie. Oho, te przyczepy to chyba się leciutko nam przesuwają, widzowie, pod ciężarem. A może i nie. Dobra, tu sobie skręćmy. O, ciach, ciach, ciach. Cyk, dwójeczka. Czekaj, bo jeszcze raz odpaliłem wariata. Pierwszą przeszkodą, myślę, że zrobimy sobie tą górkę. Zobaczymy, który z ciągników podoła. To też nie jest nie wiadomo jak duża góra, ale też myślę, że na start jest odpowiednim elementem. Takim testem przygotowawczym, tak to nazwijmy, żeby cokolwiek mieć w głowie, jak to będzie wyglądało, bo jeżeli on stanie nam po tą górę, też może być lekka różnica, to jest, pamiętajcie, że farming, ale może być lekka różnica pomiędzy jazdą na polu. Chciałem to zrobić w trakcie deszczu, ale gram na season i nie wiem, jak ten deszcz zrobić, bo jeżeli bym wyłączył season, to można było taką pogodę sobie na szybko tak naprawdę zrobić, bo zmieniacie, a dopiero chyba na niedzielę nadają deszcz, a tutaj mamy teraz piątek. Dobra, wszystko podpięte. Wszystko podpięte, na pewno. Na pewno. Kable podpięte. Kable podpięte, żeby później, wiecie, problemów nie było, bo jak kable są niepodpięte, też ciągnik nie ma aż takiej pary. Dobra, ruszamy. A jeszcze miałem wam pokazać, ile my tutaj tego... O, matko bosko! 116 ton. Tutaj wiecie co, hamowanie też jest dosyć ryzykowne. Jak ja nacisnę hamulec, to patrzcie. Teraz to git, ale wcześniej mi się... Nie wiem, czego wcześniej tak było. Dobra, ruszamy. Ja obstawiam, że... No nie wyjedziemy najprawdopodobniej. Coś, widzowie, delikatnie się poruszamy. Delikatnie się poruszamy, ale to jest dalej... No i koniec. Teraz tak, trzeba jakoś tu bezpiecznie zjechać, bo ja wciskam oczywiście gaz teraz, nie wiem czy słyszycie. Po dźwiękach nawet powinniście, teraz już puściłem. Także 116 ton, widzowie, to jest tak tyćka za dużo, jeżeli chodzi o ciągnik 225 koni. Zaraz zobaczymy, jak będzie sobie radził ciągnik 350-konny. No ja nic na gospodarstwie, chociaż w teorii możemy zrobić jeszcze przed tym test ciągnika, który ma 300 koni, jeżeli fendem tutaj na szybkości przyjedziemy. To tak z ciekawości możemy coś takiego sobie zobaczyć, bo tutaj widzę, że on nawet w takim momencie jak tutaj ma bardzo duże problemy, żeby cokolwiek z tym ruszyć. Także John Deere, powiem wam, że... Kurde, nie wiem, oglądajcie odcinek, a będziecie na pewno wiedzieć. Ja też w sumie jestem dosyć tego ciekawy, jak to będzie wszystko wyglądać. Coś mi się tutaj baguje, mam 30 parę FPS-ów, ale dobra, widzowie, my sobie na razie to odepniemy. Odjedziemy sobie. O, dobra. I spróbujemy sobie podciągnąć teraz tutaj fenda, czyli zrobimy 225 koni Ursus. No, od razu możemy sobie zaznaczyć, że on rady nie daje. O, od razu naszczepnęło do fenda. Odpalamy sobie fenda, dobrze, że jakoś mega daleko nie mamy i ten fendzik też ze swoją fajną prędkością może jechać. Także zaraz tam powinniśmy myć na tym polu. Zobaczymy, jak sobie radzi 300 koni, a później zobaczymy, jak sobie będzie radziło 350 koni. Jeżeli chcecie, to jeżeli starczy czasu i 350 koni nie da rady, możemy przetestować jakiś po prostu ten najsilniejszy ciągnik w grze, jak to będzie wyglądało, też tak czystej ciekawości po prostu, czy te ponad 100 ton on wyciągnie, czy nie za bardzo. Myślę, że jeżeli nawet 4 przyczep on nie wyciąga, 3 przyczep Ursus tych też by nie wyciągnął, czy z dwoma by miał problemy,
Nie wiem. Później zobaczymy, może. Na razie tego nie będę sprawdzał. Na razie widzowie robimy z 4, później zrobimy z 3. No z 2, no to nie oszukujmy się, ale John Deere idzie, bo to jest pewniaczek, bo przyszliśmy ostatnio w tamtym odcinku, gdzie było 60 ton naładowane, prawie, bo tam wiecie 58, no ale to już zaokrąglimy sobie do 60, także ja bym tutaj brał pod uwagę, że i Fendt, który ma 50 koni mniej, powinien na spokojnie dwie przyczepy ciągnąć, ale czy 4? Teraz zobaczymy. Nawet test tak naprawdę można zrobić i po tą mniejszą górkę, nie musimy pod tą największą wyjeżdżać, bo po tą największą to i John Deere pewnie będzie miał problemy, albo kompletnie nie wyjedziemy. Też jest taka opcja. No i dobra widzowie, my już praktycznie na polu jesteśmy. Dzisiaj odcinek chyba około 17 będziecie mieli, z tego co widzę, bo jest 15.30, ja tam inne rzeczy też do roboty miałem dzisiaj, do tego gdzieś tak później sobie zacząłem to wszystko nagrywać, mimo że na kompie siedziałem chyba od 9. No i dobra, próbujemy, co z tego wyniknie. Jeszcze New Holanda, jakbyśmy chcieli przetestować wszystkie nasze ciągniki, oraz 60 można by było, ale to raczej test byłby bez sensu. Dobra, 300 koni kontra 116 kg miałem mówić, ton. 10 na godzinę i to jeszcze pod górkę, no już coraz mniej. Powiem wam tak, prędkość spada, bo sami nawet tutaj możecie zauważyć. Jest 5,1, 5,0. Ale ten ciągnik naprawdę sobie daje radę. Mi się zdaje, że Fendem to byśmy wyjechali sobie z praktycznie każdych warunków z takim obciążeniem w postaci 100 ton. Spróbujemy się rozpędzić jeszcze pod tamtą górkę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i robimy ostateczny teścik John Deere'kiem w sumie. Jak to będzie nam tam wyglądało. 16 ton raczej nie wpływa na coś takiego, że tutaj nagle jakbyśmy odjęli 16 ton i by było równe 100, to by była nie wiadomo jaka widzowie różnica, nie wiadomo jaki przeskok. Spróbujmy to zrobić w ten sposób. No i teraz tak, ktoś pewnie napisze w komentarzu. Aj! Ty widzowie, nie udało się. Naprawdę się widzowie nie udało. Ja byliśmy bardzo blisko góry. Czyli tak, z takiej o połowy na przykład góry. Czy mamy szansę w ogóle ruszyć? Nie, czyli zachowujemy się tak samo jak i Ursus, czyli Ursus wcale tutaj gorzej jakoś bardzo nie wypadł. Także lecimy widzowie po 350 koni i tak naprawdę możemy ruszać z tego samego pułapu, bo tu jest tak naprawdę większy test. Bo nie oszukujmy się, ale jeżeli Fendzik dał radę sobie na prostej drodze, Ursus dał sobie radę na prostej drodze, no to John Deere też by sobie dał radę na prostej drodze i pod tą górkę John Deere też by dał sobie radę. Teraz jest kwestia tylko pokonania tej góry, która sprawia nam jako jedyna problem. I to tamta, jakbyśmy pojechali na asfaltówkę, gdzie te buraki faktycznie tą drogą wywozi, to byśmy mieli jeszcze większy problem, bo tamta góra jest, czy jest bardziej stroma, to nie wiem, ale na pewno jest troszeczkę dłuższa, jest dłuższe trwanie tej górki, także tam problemów powinno być więcej, a tutaj... No to co widzowie? Robimy testa. Tak powiem wam, że... No nie da się wyjechać. Jestem na początku może jeszcze to ciągnie, ale później to już... Znaczy na początku te pierwsze, nie wiem... metr, bo raczej dalej to ja tutaj nie widział, no niby jest ciągnik, wiecie, 350 koni, no ale jednak 116 ton, no to jest kurde. Aha. Problem jest taki, że my nawet w bok nie możemy nic zrobić.
No, dopiero teraz, z tego co widzę, coś się udaje. Tak? Tak, spróbujemy jeszcze, widzowie, z rozbiegu, tak jak robiliśmy to fendem, czyli ten ciągnik wyjedzie. No i później ostatecznie też spróbujemy zrobić jakimś największym ciągnikiem, nie wiem, jakieś 700 koni weźmiemy i zobaczymy, ile potrzeba, żeby po prostu wyjechać. Już tak nierealistycznie sobie przejadę po tych burakach, widzowie, żeby było szybciej i wygodniej dla mnie. No, pod takie ogórki, to jak widzicie, ten ciągnik sobie lubi pozapierdzielać. A tutaj... No spróbujmy, co z tego będzie. Nie, ile jesteśmy rozpędzeni, nie wiem za bardzo. Ale wiem, że wyjedziemy. Tak? Aha. Jednak widzowie kłamały, bo jednak nie wyjechaliśmy. I co najgorsze, my się nie możemy zatrzymać. Pa. On się dopiero tutaj się coś załącza, że on mniej więcej trzyma te przyczepy. Dobra, spróbujmy ostatecznego testu, tylko że ja nie wiem, czy ja mam tyle pieniędzy. Weźmy sobie duże ciągniki i spróbujmy sobie szczęścia w ciągniku, powiedzmy, to jest 520, 536, 400. Dobra, spróbujmy sobie szczęścia w ciągniku, który powinien mieć 692 konie. Jego cena to 26 tysięcy, żeby to oczywiście sobie gdzieś tam wypożyczyć po prostu. I zobaczymy, czy tego silnicę oraz prawie 700 konny silnik pozwoli nam na wyciągnięcie sobie przyczep, które mają 100 ton. To będzie taki teścik, powiem wam, bo no innych raczej za bardzo testów nie ma sensu robić na ciągnikach, które mają, nie wiem, 400 koni. Przykładowo raczej nam to za dużo by nie dało do wiadomości. No to próbujemy. No tutaj jak na razie to jedziemy, ale... Trzeba pamiętać, że to jest praktycznie dwa razy więcej koni. No powiem wam tak, z taką prędkością, tak czy siak on nam się zatrzymał w miejscu praktycznie. Nie no, idzie teraz. No dobra, czyli reszta górki to już tylko formalność. Także widzowie, żaden z naszych ciągników nie poradzi sobie z obciążeniem 100 koni. Znaczy, żaden ciągnik sobie nie poradzi z obciążeniem 100 tak naprawdę ton na przyczepach, żeby wyjechać pod jakąś górkę. Pod małą górkę, rozpędzony wyjedzie, po asfalcie, coś takiego byśmy dali radę zrobić, ale do gospodarstwa byśmy na pewno drogami nie dojechali, bo tu jest góra i tam jest góra, także coś takiego by nam nie wyszło. Teścik zrobiony, niedługo będzie odbiór tych buraków przez firmę. Także zobaczycie to w kolejnym odcinku mnie na kanale. Ja się z wami żegnam i narka.